Panie pośle, ja chciałem spytać o taką sprawę. Przed chwileczką pan tutaj próbował wykazać, że PiS-u program nie jest prosocjalny, że tak naprawdę jedyną prosocjalną siłą na polskiej scenie politycznej są lewica i demokraci. No i mnie tutaj fascynuje jedna rzecz, no bo tutaj koledzy, którzy siedzą w pomarańczowych koszulkach Partii Demokratycznej, mają tak bardzo liberalny program, który ja skądinąd popieram, że na pewno w lewicowość i prosocjalną politykę on się nie wpisuje. Jak godzicie to, jak zamierzacie w ogóle być wiarygodni na scenie polskiej politycznej z Partią Demokratyczną i z jej liberalnym programem gospodarczym? No to jest ten sam dylemat, co ma Platforma i PSL. No jak PSL, formacja ludowa, która jest formacją też, która walczy o sprawy ludzi, ale przede wszystkim ludzi wsi, no może się pogodzić tak naprawdę programowo z Platformą. To jest koalicja, tutaj coś, No koalicja, no my też mamy koalicję. No. Oni rządzą, a my jesteśmy w opozycji, no to nam jest łatwiej trochę się dogadać. Oni muszą podjąć konkretne działania. I teraz pytanie, czy PSL się zgodzi za chwilę na niektóre cięcia socjalne, które będą przez Platformę uskuteczniane. Ale PSL, niech ale nie, pan poseł odpowiada. Ja chcę tylko pokazać, że są możliwe różnego rodzaju koalicje, które dla dobrego rządzenia potrafią zrezygnować z kilku własnych postulatów do tworzenia szerszego ruchu tylko po to, aby w kraju żyło się lepiej. I nie chcę mówić o cudach gospodarczych. My zrealizujemy cele socjalne, bo ja rozumiem, że wszystkim naprawdę zależy, aby ludzie, tak jak powiedziałem, pracy, mieli godziwą płacę i godziwą pracę i mieli możliwość rozwoju. I również Partia Demokratyczna pod takim postulatem się podpisuje i tu nie ma żadnego problemu. Jeszcze jedno pytanie.